Jacek Hoga, Fundacja Dharma. Mamy 27 października, jest zaraz po... No, mamy okres powyborczy, zaraz po, to już nie jest po wyborach. I co jest istotne z naszej perspektywy, z perspektywy zajmowania się dostępem do broni, to właściwie w innym materiale już powiedziałem trochę, jakie są pierwsze kwiatki, przebiśniegi lewicowej propagandy, które się pojawiają. Teraz z perspektywy obrony. Minister aktualnie jeszcze nam panujący obrony narodowej, pan Błaszczak, mówi o tym, że 300 tysięcy to jest minimum, jakie powinniśmy mieć. Tak naprawdę powinniśmy mieć 600 tysięcy. I z dumą mówi, że przez ten ponad rok zgłosiło się do ochotniczej, zasadniczej służby wojskowej 50 tysięcy ludzi. Po pierwsze, w zasadniczej służbie wojskowej służyło co roku ponad 100 tysięcy ludzi w latach 90. Po drugie, grubo ponad 100 tysięcy ludzi. Po drugie, wtedy to byli sami mężczyźni, szkoleni przez samych mężczyzn. Ponad 200 tysięcy wojska, żadnej kobiety. I jakoś żyliśmy. Czy są jakieś badania, czy ktoś się odważył na jakieś badania, jak wpływa feminizacja w Stanach Zjednoczonych? Są, w Polsce nie ma. Feminizacja zawodu żołnierza, a efekt jest mniej więcej taki jak z feminizacji zawodu lekarza, z feminizacji zawodu sędziego, z feminizacji zawodu nauczyciela. Korelacja pomiędzy upadkiem statusu zawodu a feminizacją jest dosyć ścisła. Nie będę tutaj mówił o związkach przyczynowo-skutkowych, ale warto zauważyć, że ta korelacja istnieje i w końcu moglibyśmy przestać udawać, że rzeczywistość w naszej skonstruowanej intelektualnie wewnątrz naszych umysłów rzeczywistości, która nie ma nic wspólnego z obiektywną rzeczywistością, no, należy wrócić do zmysłów i właśnie utrata zmysłów jest symbolem utraty rozumu. 300 tysięcy to za mało, powinniśmy mieć 600 tysięcy. Wśród tych 50 tysięcy było kilkanaście tysięcy kobiet, czy około 10 tysięcy kobiet. Około 10 tysięcy ponad, według z tego co pamiętam. W tym panie w wieku lat 55 lat, bo to, zgodnie z prawem można takie osoby przyjmować do wojska. Proszę sobie wyobrazić wojsko, które jest z lat 90. z chłopakami lat 19, którzy wymagania minimalne do spełnienia przez całą jednostkę mieli wyższe niż wymagania, które są teraz postawione przed mężczyznami w wojsku zawodowym w tym samym wieku. A oprócz tego mamy 55-letnie kobiety szeregowe, 45-letnich dziadków, którzy robią za szeregowych z wielkomiejskich ośrodków. To zakrawa na... To jest ciężkie doświadczenie czytać to, patrzeć, obserwować. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z człowiekiem, który w ramach Legii Akademickiej w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej spędził miesiąc. Jego pierwsze reakcje czy wrażenia po tym miesiącu było: wszyscy powyżej 30 roku życia won, wszystkie kobiety won. To są ludzie, którzy fizycznie i psychicznie nie dają rady, z pojedynczymi wyjątkami. Wskazywał tam człowieka ponad 40 lat, który codziennie ćwiczy, codziennie biega kilkanaście kilometrów, codziennie właściwie jest na sali gimnastycznej, na siłowni, i ten człowiek na równi z 20-latkami dawał radę, a cała reszta nie. To był wyjątek potwierdzający zasadę. 300 tysięcy, 600 tysięcy to są takie kwoty z powietrza. 180 ponad tysięcy, które mamy, to jest też cuda rachunkowości, bo to chodzi o to, że się tam poprzesuwa kategorie. Dokładnie to samo robiło PZPR, jak w latach 70. im wyszło, że mają za mało robotników. To zmienili definicję słowa robotnik i nagle Polska Zjednoczona Partia Robotnicza miała wystarczającą ilość robotników w swojej zawartości, tak? Wśród swoich członków. No i tego samego właśnie się chwyta pan Błaszczak, który zmienił definicję żołnierza, i ludzie, którzy przedtem byli niewliczani do ilości żołnierzy w Polsce, teraz już są wliczani. Przykład to są studenci uczelni wojskowych na przykład, albo na siłę wpisywanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej cywilnych pracowników wojska, którzy często są kobietami po 40, albo emerytami wojskowymi. Co można z tym począć? Z perspektywy fundacji, z perspektywy zatroskanego polskiego obywatela. Kończymy projekt ustawy o dyscyplinie wojskowej.
Niedługo będziemy mogli Państwu pokazać wyniki tej pracy, bo tu jest właśnie często, jak to mówią Niemcy, pies pogrzebany, że wczorajsze prawo dzisiejszym zwyczajem i prawo kształtuje, formułuje relacje międzyludzkie. To jest rzeczywiste narzędzie, które rzeczywiście wpływa. Oczywiście to nie jest jedyne narzędzie, które wpływa na to, żeby poprawić sytuację w wojsku, ale to jest kluczowe narzędzie, które właściwie nie zostało użyte, bo ustawa o obronie ojczyzny, to sklejenie 16 bodajże ustaw niewiele zmieniło w praktyce. I część tej dzisiejszej gargantuicznej ustawy wzięliśmy na warsztat i po roku pracy propozycja nasza będzie niedługo dostępna dla Państwa. To są rzeczy znowu, których na co dzień nie widać, a które fundacja na co dzień nie robi. Inne materiały też niedługo się będą pojawiać, też owoce wielu, wielu miesięcy pracy. Do dzisiaj nie wiadomo, czy te 300 tysięcy miało być w czasie pokoju, czy w czasie wojny, czy te 600 tysięcy, jakby chciał je osiągnąć pan minister, czy to by miało być w czasie pokoju, czy w czasie wojny. Takie rzeczy są bardzo łatwo rozwiązywane przez normalnie rozwijaną mobilizacyjnie armię szkoloną w zasadniczej służbie wojskowej w czasie pokoju, plus jakieś pododdziały gwardyjskie Legii Nadwiślańskiej, nie wiem, Straży Prezydenckiej, nazwijmy to jak chcemy. Chodzi o jednostki o podwyższonej gotowości, w której służą żołnierze kontraktowi, w tym sensie kontraktowi jak żołnierze Legii Cudzoziemskiej we Francji, czy żołnierze piechoty morskiej w Stanach Zjednoczonych, żeby nie tykać, nie wiem, przykładów Wielkiej Brytanii, czy Rosji, czy innych krajów, które mają tego typu hiszpańskiej Legii Cudzoziemskiej. Tak, Hiszpania też coś takiego posiada, chociaż jest to, wygląda karykaturalnie. Dawno nie walczyła, w związku z czym trudno powiedzieć, jaką ma wartość merytoryczną. Ale właśnie tak proste pytania, których nie zadają dziennikarze, tak? 300 tysięcy w czasie pokoju czy wojny, 600 tysięcy, licząc kogo? Czy wszystkie rezerwy, nie tylko tych, którzy są zmobilizowani, ale tych, którzy potem w ośrodkach zapasowych będą doszkalani, żeby uzupełniać straty. Tak właśnie wygląda polska debata na temat obronności, głęboko zamulona między innymi przez pana Błaszczaka, przedtem przez pana Macierewicza. Nie jestem dobrej myśli co do kolejnych ministrów, ale oczywiście im też na ręce będziemy patrzeć. Jak wiele trzeba zmienić w socjalizmie, nawiązuję tutaj do tych fikołków rządu Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat, żeby niewiele się w sumie zmieniło, bo gotowość polskiej armii nie jest większa niż w 2015 roku. Ilość sprzętu wojskowego nie jest większa niż w 2015 roku. Jest mnóstwo zobowiązań finansowych na sprzęt, który ma być, ale mogli to zamawiać w 2015 roku. Teraz już by było w polskich magazynach. Jacek Hoga, Fundacja Darma.